Cześć Tomek, tu Grzesiek nie w***ow. Dzień dobry. Słuchaj, stała się straszna rzecz. Ja zgubiłem ten tekst, co miałeś powiedzieć, ten jako swój, co ci Michnik napisał. Dobra, to ja coś powiem z głowy. Tak, ale tam była ta lista najuczciwszych Polaków, pamiętasz? No, lista naszych kandydatów do Parlamentu Europejskiego, no. To ja nie wiem, czy to się da otworzyć, bo Olek jest teraz w ciągu i nie będzie pamiętał, kogo tam wpisał. To była po prostu, no taka lista, no... Lista pryszczy na dupie po prostu? No, można tak to nazwać, no, ale gorsze jest to, że też nie udało nam się zablokować opozycji, cholera. Jak ruszyła w Polskę, no pod Tuskiem Kaczyński przerwał naszą blokadę, a w Modlinie Macierewicz przejechał przez barykady jak przez masło. To mają być blokady dróg, kurwa, co to w ogóle jest? No będziemy nadal próbować, ale najgorsze, że szlak trafił tę planszę, co ją w niedzielę robiliśmy, no. No tą z napisem tam Kaczyński jest brzydki, gdy dojdzie do władzy, to zje wasze dzieci, no. Ale ty pewnie nie pamiętasz, bo nieźle się wtedy takimi filkami tanimi narąbałeś. A przez całą niedzielę rysowaliśmy. To cały dzień, kurwa, robiliśmy tą planszę, Grzesiu. No tak, ale nie przejmuj się, jakoś się to zreperuje. Ustawimy ją razem z blokadą, jak będzie pod Zbuczynem. I co to jest, kurwa, Zbuczyn? No taka wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim, w gminie Zbuczyn, nad rzeką Zbuczynka. Tamtędy będzie jechał Kaczyński, to się drogę zablokuje, nasi ludzie wyskoczą wtedy i będą głośno krzyczeli: precz, precz, precz. Popatrzyłeś sobie na faks ode mnie? Wysłałem przecież ci mapkę z zaznaczoną trasą, no. Pokazałeś to chłopakom z wyborczej, kumają? Gdzie jest, kurwa, napisane, czy to jest droga krajowa, lokalna, czy jakaś? Skąd ci biedni ludzie, kurwa, mają to zrozumieć? Bo ja z tego nic nie rozumiem. Dobra, to my ich tam dowieziemy błękitnym, no niech tylko krzyczą. A tę planszę to mi tu Monika mówi, że cholera się nie da naprawić, bo duże ubytki są, no. Jak sklejaliśmy, to wyszło... Jak? Kaczyński dojdzie do władzy. To chyba nie? A tam na miejscu, to jest lokalny aktyw PO. Dla niepoznaki stoją przy drodze przebrani za barany. To z nich może ułożymy napis, no. Wypierdalamy tą planszę. Nie ma, kurwa, tej planszy. Z baranami po prostu nie można pracować. Dobrze, już nie denerwuj się. Wyrzucę. Nie będzie tej planszy. Póki co to stoi sobie i czeka w białej, no. Możemy wziąć kawałki banera z napisem Kaczyński i dojdzie. Dopisać między nimi nie, wystawić ten kawałek na blokadzie w białej. Wypierdol mi ten kawałek z białej. Okej, spoko, zrozumiałem. Kontaktujesz? Teraz jeszcze nie, ale wieczorem w szkle kontaktowym będę już odpowiednio kumał. Skurwa, po prostu... Tomek, nie jąkaj się, nie jesteś Adamem. Ty może pomyśl, co będzie, jak Kaczyński dojdzie do władzy. Jak te nasze manipulacje wyjdą, to chyba tylko... obwiesić się będziesz mógł. Nie mogę tego, kurwa. Ale za męczennika byś wtedy robił. A to może zachlaj się i napal na full zioła, naczytaj Michnika i jeszcze... A jeszcze w grafice się zatrudnię komputerowej. O, to będzie super. Tak, trzymaj. Cześć.